Good evening. Dobry wieczór. It's good to be here again. Dobrze znowu tutaj się zgromadzić. You know, I am very thankful for the country of Poland. Jestem bardzo wdzięczny za ten wasz kraj, za Polskę. I really appreciate the privilege that we have of having an 11-day camp meeting. Jestem bardzo wdzięczny za taki przywilej, że przez 11 dni możemy być na kampie. Back in the States, they only have 3-day camp meetings now. W Stanach Zjednoczonych mamy kampy tylko 3-dniowe. What can you do in 3 days? Co uda się zrobić przez 3 dni? Not much of anything, to tell you the truth. Prawdę mówiąc, niewiele. In fact, they're having camp meeting back there in Oregon right while I'm here. Podczas gdy jestem tutaj, odbywa się kamp w stanie Oregon. But we used to have 11-day camp meeting. Mieliśmy kiedyś takie kampy 11-dniowe. And I miss them very much. I bardzo mi ich teraz brakuje. Bardzo dobrze spędzam tutaj czas. And I thank you for making this year very special. I dziękuję, że wy wszyscy czynicie to miejsce takim szczególnym miejscem. Please continue on your knees. W dalszym ciągu spędzajcie czas na kolanach. Please continue spending time with God. Kontynuujcie spędzanie czasu z Bogiem. That will continue to grow. I będziemy wtedy nieustannie wzrastali. Before we begin, would you please pray with me? Zanim rozpoczniemy, módlmy się. Father in heaven, I thank you so much for what is here at this camp meeting. Ojcze w niebie, dziękuję ci bardzo za to wszystko, co dzieje się tutaj na tym kampie. As I meet people and as I look out before me, I see a mighty army. I gdy tak spoglądam, rozmawiam z ludźmi i spoglądam przed siebie, widzę potężną armię tutaj. People that are hungry to work for Jesus. Ludzie, którzy są spragnieni pracy dla ciebie. People that are hungry to have the love filling and flowing through them. Ludzie, którzy są spragnieni posiadania miłości i by ona przez nich przepływała. People that won't stop but want to keep their eyes fixed on Jesus. Ludzie, którzy się nie zatrzymają i będą spoglądali cały czas na Jezusa. Lord, I pray that you will please clothe them with the armor of heaven. Modlę się, abyś przyodział ich wszystkich zbrojami niebieskimi. Make them ready for every spiritual battle. I przygotował na wszelkie duchowe zmagania. And make them excited to be members of your family. I daj im fascynację bycia członkami twojej rodziny. And I pray, Lord, that they will be so connected with heaven. I modlę się, aby byli połączeni z niebem. That from this day forward, by od tego dnia they will continue to spread out across the land. Już zawsze głosili przez cały kraj. And a reformation will continue to spread from this place. I by reformacja rozprzestrzeniała się z tego miejsca. And we will make a dent in Satan's army. I abyśmy mogli odnieść zwycięstwo nad armią szatana, that he will never be able to recover from. Którego już, z którego już się nie podniesie. And will continue marching on to victory. I abyśmy w dalszym ciągu maszerowali ku zwycięstwu. That we can soon cast our crowns at your feet. I byśmy mogli wkrótce złożyć nasze korony u twoich stóp. And thank you for making it possible that we can have victory fully in heaven. I dziękujemy ci za to, że możemy odnieść pełne zwycięstwo i być w niebie. Will you please send your Holy Spirit's presence now during this meeting? Prosimy, abyś zesłał Ducha Świętego tutaj podczas tego spotkania teraz. Please come and be our teacher. Bądź naszym nauczycielem. And may the still small voice enter every heart here. I proszę cię, by ten cichy głos przemawiał do każdego serca. And may we be willing to follow you wherever you lead us. I byśmy mieli pragnienie iść wszędzie za tobą, gdzie nas prowadzisz. We thank you for hearing our prayers. Dziękuję za wysłuchane modlitwy. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tonight our topic is going to be Christ's victory over sin can be yours. Temat dzisiejszego wieczoru: zwycięstwo Chrystusa nad grzechem może stać się twoim udziałem. I want you to take a look at this is from the book Thoughts from the Mount of Blessings. Spojrzyjmy teraz na książkę, na pewne myśli pochodzące z książki Nauki z Góry Błogosławieństw. It says, all of your murmuring will be stilled. Wszystkie twoje narzekania zostaną uspokojone. All your difficulties will be removed. Wszystkie trudności z twojego życia zostaną usunięte. All of the perplexing problems that now confront you will be solved. Wszystkie kłopotliwe problemy, z którymi się stykasz, zostaną rozwiązane. Does that sound good to anybody? Czy to brzmi dobrze dla was? All the complaining is gone.
Wszystkie narzekanie wszelkie narzekanie zniknie. All your difficulties are removed. Wszystkie trudności życiowe zostaną usunięte. All your problems are gone. Wszystkie problemy znikną. Those are remarkable promises. Są to niezwykłe obietnice. And the question is, okay, how can I do that? I pytanie, w jaki sposób może się to stać? These promises are given on condition. Te obietnice są dane pod pewnym warunkiem. Here we go. This is the paragraph that begins. Jest to fragment, który się rozpoczyna. If you will seek the Lord and be converted every day. Jeżeli będziesz szukał Pana i będziesz się nawracał każdego dnia. If you will of your own spiritual choice be free and joyous in God. Jeżeli z głębi serca będziesz chciał być wolnym i mieć radość w Bogu. If with gladsome consent of heart to his gracious call you come wearing the yoke of Christ, the yoke of obedience and service. Jeżeli z radością odpowiesz na jego niezwykłe, na jego wezwanie i przyjdziesz do niego zakładając jarzmo Chrystusa, a jarzmem jest posłuszeństwo i służba. Then wówczas all your murmuring will be stilled. Całe narzekanie zostanie wyciszone. All your difficulties will be removed. Wszystkie trudności znikną. All the perplexing problems that now confront you will be solved. A wszystkie problemy zostaną rozwiązane. And so what is God asking us to do? Tak więc o co Bóg nas tutaj prosi? He's asking us to seek the Lord and be converted every day. Mówi, abyśmy szukali Boga i każdego dnia się nawracali. You know, as a church, we are well known for our tithing. Jako Kościół jesteśmy dobrze znani z powodu dziesięcin. And at the beginning of every school year, na początku każdego roku szkolnego, I interview each student that comes to our school. Przedstawiam każdego studenta, który przychodzi do naszej szkoły. And we have them sign a contract when they arrive. Ze wszystkimi podpisujemy umowę, kiedy przyjeżdżają. And they take a pledge, it's called a contract for discipleship. I muszą podpisują coś, co się nazywa umową dotyczącą uczniostwa. They take a pledge that the very first responsibility for them that year. I biorą na siebie obowiązek, że pierwszą rzeczą, którą będą czynili w tym roku, will be that they get to know Jesus every day. Będzie to, aby każdego dnia zapoznawać się z Jezusem. And I started talking to you about tithing. Zacząłem mówić na temat dziesięcin. And I tell the students. I mówię studentom. Okay, let's say that you have, you know, we're real big on paying 10% to God. I mówię do nich tak. Wiecie, jesteśmy znani z tego i poważani, że oddajemy dziesięciny Bogu. But what if we were to, what if we were to tithe our time? Ale co by się podzieli na to, aby takim rodzajem dziesięciny był nasz czas? You know, if you have $24. Macie $24. And we tithe that. I oddajemy dziesięcinę. Then we give God 10%. Jest tego 10%. So we end up giving him $2.40. Wówczas oddajemy mu $2.40. But what if we were to tithe our time? Ale gdybyśmy według podobnej zasady postąpili z czasem. And you have 24 hours in a day. Macie 24 godziny w ciągu dnia. And we say, God, we're going to give you out of this day 10%. I mówimy, Boże, dzisiaj oddam Ci 10%. How much time would we give God? Ile czasu powinniśmy oddać Bogu? Where are some of our math students here? Mamy tutaj studentów matematyki. 10% of 24 hours. No, 10% od 24 godzin. 2 hours and 40 minutes? That's not quite right. No, nie zupełnie. 2 hours and 24 minutes. Yeah, it's about that. It's about coś that. Koło tego. About 2 hours and 20 minutes. Około 2 godzin i 20 minut. Just under 2.5 hours. Can it's just under 2 hours and 30 minutes. Aha, poniżej 2,5 godziny. What do you think would happen if everybody sitting right here in this auditorium gave God 10% of their day? Jak wam się wydaje, co by się działo, gdyby każda osoba tutaj oddawała Bogu 10% ze swojego czasu? Every day. Każdego dnia. Co by się działo?
2 hours and 20 minutes every day. 2 godziny i 20 minut każdego dnia. Just for God. Dla Boga tylko. And I asked my students, how many of you give God 2 hours and 20 minutes? I takie pytanie zadałem moim uczniom. Ilu z was poświęca Bogu 2 godziny i 20 minut? And they go, well, I get 15 minutes. No, ja poświęcam 15 minut. Maybe a half hour. Może pół godziny. But can you imagine what would happen? Ale czy potraficie sobie wyobrazić, co by się działo? I am a counselor at the school. Jestem doradcą w mojej szkole. And often students come into my office just, oh, I've got this big problem. I uczniowie często przychodzą do mojego biura i mówią, mam problem w swoim życiu. And they just weep on my shoulder. Oh. I płaczą na moim ramieniu wówczas. What am I gonna do? I co mam teraz robić? What can I do? Co mogę zrobić? Can I fix their problem? Czy ja jestem w stanie naprawić ich problemy? I'm just a human being. Jestem tylko człowiekiem. The only thing I can do is send them back to the real counselor. Jedyną rzeczą, którą mogę uczynić, to jest odesłanie ich do tego najprawdziwszego doradcy. Oh, sure, I can listen to them. Oczywiście, mogę ich wysłuchać. And I can pat them on the back. I mogę ich poklepać po plecach. And I can give them suggestions. I mogę dać im pewne wskazówki. And I can love them where they are. I mogę ich kochać takimi, jakimi są. But I can't fix their problem. Ale nie jestem w stanie naprawić ich kłopotów. I can only help them take it to the King of the Universe. Jedynie, co mogę zrobić, to pomóc im zanieść te wszystkie sprawy do Króla Wszechświata. And then I say to my students, i wówczas mówię do moich uczniów, how many people would come to me with their problems if they were spending time with a wonderful counselor. Ile osób przychodziłoby do mnie, gdyby poświęcali czas z cudownym doradcą? And they always say the same thing. I oni zawsze tą samą rzecz odpowiadają. Probably no one. Prawdopodobnie nikt by wówczas nie przychodził. Because they would be going to the wonderful counselor all by themselves. Dlatego, że sami by przychodzili do cudownego doradcy. You see, God is just waiting for us to get with it. Bóg czeka na nas, byśmy w taki sposób postępowali. And it comes from, this next one comes from Steps to Christ. You've read it before. Następny fragment pochodzi z Drogi do Chrystusa. And we're na pewno czytaliście ten fragment. We're just gonna read a little bit of it here out of them. Przeczytamy fragment stąd. Niech twoją pierwszą myślą każdego ranka będzie poświęcenie się Bogu. Niech twoją modlitwą będzie: przyjmij mnie, Panie, na własność. Wszystkie moje plany składam u Twoich stóp. Wykorzystaj mnie dzisiaj do swojej służby. Pozostań ze mną i pozwól mi Twoją mocą wykonywać moje obowiązki. Niechaj to będzie naszą codzienną czynnością. Poświęć się Panu każdego poranka na nowo. Jemu powiesz wszystkie swoje zamierzenia, by mogły być realizowane lub zaniechane według Jego założeń. Możesz więc każdego dnia powierzać swoje życie w ręce Boga, a będzie ono z dnia na dzień bardziej odzwierciedlało życie Jezusa. And here it tells us just exactly what to do. I tutaj jest dokładnie napisane, co powinniśmy czynić. It even tells you what prayer you can pray. Tu jest nawet napisane, jaką modlitwą powinniśmy się modlić. But we are to surrender all of our plans to God first thing in the morning. Jako pierwszą rzecz powinniśmy poddawać wszystkie nasze plany Bogu. And then we learn to love God. I wówczas uczymy się kochać Boga by copying him, przez naśladowanie Jego, depending wholly upon him, polegając na Jego świętości. We become transformed into his likeness. Jesteśmy przekształceni na Jego podobieństwo. And that's good news. I jest to dobrą nowiną. Jesus is going to transform us. Jezus nas przekształci. We've been talking about the steps in the Christian experience. Rozmawiamy na temat kroków w życiu chrześcijańskim. First one, God, I need your help. Pierwszy, Boże, potrzebuję Twojej pomocy. Or the next one, sorrow, which leads to repentance. Następny jest to smutek, który prowadzi do pamiętania. The third one, blessed are the meek, or I don't have the answers. Trzeci, błogosławieni cisi, co oznacza, nie mam odpowiedzi w swoim życiu. Those who hunger and thirst after righteousness. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Are those who have a passion for God. Czyli innymi słowy, ci, którzy mają pasję dla Boga. We talked about last night, blessed are the merciful. I w końcu ostatniego wieczora mówiliśmy, błogosławieni miłosierni. Are those who manifest compassion to the poor. Czyli ci, którzy objawiają swoje współczucie dla biednych and to one another.
i dla siebie nawzajem. Very often we start pointing fingers at each other. Ah, look what they're doing. Bardzo często wskazujemy na siebie palcami. And there's no forgiveness for each other. I jest niewiele przebaczenia jeden do drugiego. Tonight we're going to look at the next step. Dzisiaj wieczorem będziemy poznawali kolejny krok. Blessed are the pure in heart. Błogosławieni czystego serca. For they shall see God. Dlatego, że oni zobaczą Boga. Those that have hearts that are going to be completely without sin. Ci, którzy mają serca, które będą całkowicie bez grzechu. When something is pure, that means it is 100% all the way through. Kiedy coś jest czyste, to oznacza, że jest czyste całkowicie w 100%. And I want to remind you now. I chciałbym wam teraz przypomnieć. We might get up to step number 4. Możemy zatrzymać się na kroku czwartym. Or those that are hungering and thirsting after righteousness. Czyli ci, którzy są spragnieni i głodni sprawiedliwości. And we realize that we aren't hungering after God. I zdajemy sobie sprawę, że wcale nie mamy głodu Boga. That's where I go back to step number one. Więc to sprawia, że powinniśmy wrócić do kroku numer jeden. And I say, God, will you please make me hungry after you? I prosić Go, Boże, czy mógłbyś sprawić, abym był głodny Ciebie? I find out that too often people are trying to do it all by themselves. Zauważam, że bardzo często ludzie próbują czynić to samemu. Or step number five, for example. Albo dostaje się ktoś do kroku piątego. Blessed are the merciful. Błogosławieni miłosierni. They say, now I've got to have compassion for other people. I ludzie sobie mówią, muszę mieć współczucie dla innych ludzi. But then we find somebody that just makes us angry all the time. Ale wtedy zazwyczaj znajdujemy w życiu osobę, która ciągle sprawia, że jesteśmy rozłoszczeni. They're constantly doing things that what we say get under our skin or irritate us. I ktoś nam po prostu naciska na odciski. So we go, I've got to love this individual. I my mówimy, muszę kochać tego człowieka. But God says no, that's the wrong way. A Bóg mówi, nie, to jest zły kierunek. It's back down to step number one again. Musisz dostać się do kroku pierwszego. God, I need your help. Boże, potrzebuję Twojej pomocy. I am not merciful. Bo nie mam w sobie miłości. And I want you to change my heart. A pragnę, abyś Ty zmienił moje serce. So there are no shortcuts. Dlatego nie ma skrótów w tej drodze. Too often I find people way up trying to be pure in heart. Bardzo często widzę, że ludzie próbują być czystego serca. And they haven't even learned step number one or two or three yet. A oni nie nauczyli się jeszcze kroku ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego. And it's a battle that just doesn't seem to end. I to wszystko jest wielką bitwą, która nie kończy się. We learned the other night that our lives ought to be just like the flower that turns to the sun. Mówiliśmy o tym też, że nasze życie jest jak kwiat, który kieruje się w kierunku słońca. And no matter what comes our way, we give it to God. Bez względu na to, co na naszej drodze się nie dzieje, oddajemy wszystko Bogu. You see, we often say, okay, how did Jesus live this sinless life? Zadajemy też pytanie, w jaki sposób Jezus żył bezgrzesznym życiem? He did it by constantly being connected to the Father. Działo się tak, dlatego że nieustannie był połączony ze swoim Ojcem. And Lucifer is the one who is accusing all of us. A Lucyfer jest tym, który nieustannie nas oskarża. He's the one that is trying to make sure that you don't walk into the kingdom of heaven. Jest tym, który robi wszystko, abyście nie spacerowali do Królestwa Niebieskiego. And so he starts pointing his fingers at us. I zaczyna wyciągać, wskazywać swój palec w naszym kierunku. And he says, look, you are guilty. I mówi, jesteś winien. You are always guilty. Jesteś zawsze winny. The other night we looked at Joe just for a moment. Któregoś dnia też przyglądaliśmy się małemu Joe. And how Joe was born. I gdy się urodził, he was very selfish. Był bardzo egoistyczny. Finally he decided he wanted to give his life to God. Ale w pewnym momencie zdecydował się oddać swoje życie Bogu. But Joe had a problem because his life was black with sin. Ale w jego życiu był kłopot, ponieważ było ono czarne od grzechu. And the only good news is he has is Jesus lived a sinless life. I jedynym rozwiązaniem dla niego było to, że Jezus żył życiem bez grzechu. And Jesus says, look, I'll trade places with you. I Jezus powiedział, wiesz co, zamienię się z tobą miejscami. You see, Lucifer's there just crushing him, saying, you can't get out of this. Widzicie, jak diabeł go przyciska i mówi, nie uda cię stąd wydostać. The wages of sin is death. Dlatego, że karą za grzech jest śmierć. But Jesus said, look, I'll trade places with you. Ale Jezus mówi, zamienię się z tobą miejscami. And now God looks at Joe and he sees purity.
I Jezus spogląda na Joe i widzi jego czystość. And God looks at Jesus and he sees all Joe's sins. A wtedy Bóg spogląda na Jezusa i widzi wszystkie grzechy Joe. And Jesus paid for those on the cross. I Jezus musiał za to zapłacić na krzyżu. That is called justification. I to się nazywa usprawiedliwieniem. Or righteousness for the past. Albo sprawiedliwością odnośnie z przeszłości. So what about the present? A co odnośnie teraźniejszości? Joe must continue to seek help from God. Joe musi nieustannie poszukiwać pomocy z nieba. And God provides the power. A Bóg daje moc do tego. And that is called sanctification or holiness. I to się nazywa uświęceniem. God is expecting us to be holy. Bóg pragnie, abyśmy byli święci. And the good news is we can have victory. I dobra wiadomość, że możemy odnieść zwycięstwo. Last night we heard victory. Zeszłego wieczoru słyszeliśmy zwycięstwo. As the men and women stood before us. Gdy kobiety i mężczyźni stali przed nami. And they said, God gave me victory over drinking. I mówili, Bóg dał nam zwycięstwo nad alkoholem. God gave me victory over drugs. Bóg dał mi zwycięstwo nad narkotykami. And the good news is if God can do it over drinking and drugs. Jeżeli Bóg jest w stanie uczynić to odnośnie alkoholu i pić i narkotyków. God can do it over every temptation and sin that comes our way. Bóg może uczynić to odnośnie każdego grzechu i pokusy, która pojawia się w naszym życiu. And for some reason we look at drinking and drugs and say, "Oh, that's terrible." I z jakiegoś powodu patrzymy na alkohol i na narkotyki i uważamy to za ohydne. But when it comes to selfishness and gossiping, we don't think that's too bad. Ale gdy na co dzień zmagamy się z egoizmem i z plotkami, nie uważamy tego za tak straszną rzecz. We go, oh, that's the way everybody is. I mówimy, każdy tak żyje. Oh, Jesus is just gonna forgive that. I Jezus po prostu to przebaczy nam. But Jesus is saying no. Ale Jezus mówi nie. We read Revelation, the promises to the overcomers. Czytaliśmy Księgę Objawienia. Obietnice są dla zwycięzców. And we can have victory over every temptation. Możemy odnieść zwycięstwo nad każdą pokusą. As long as we continue to seek power from heaven. Tak długo, jak nieustannie będziemy spoglądali w niebo po moc. And then we hit the mark every time. I wówczas będziemy trafiali w cel za każdym razem. Every time something comes up, with God's help, we can have victory. Za każdym razem, kiedy szatan się pojawi, my odniesiemy zwycięstwo. Is that good news? Czy nie jest to dobrą nowiną? It's time for us to get with it. Jest czas, abyśmy się tego uchwycili. So, the question. Pytanie. How about you? A co z tobą? Are you having victory over every temptation? Czy odnosisz zwycięstwo nad każdą pokusą? And if you aren't, a jeżeli nie, then what's the problem? W czym jest problem? There can only be one or two. Mogą być tylko jeden albo może tylko jedna albo dwie przyczyny. First, pierwsza. Either you don't know that it's a sin. Albo nie wiesz, że jest to grzech. Second, a druga. You know that it's a sin, but you want to keep doing it. Wiesz, że jest to grzech, ale po prostu chcesz go dalej popełniać. So God, please leave me alone. Tak więc, Boże, zostaw mnie w spokoju. I like it very much. Dlatego, że lubię go. Or number three, albo trzecia przyczyna. Nie przychodzimy do Boga i nie prosimy o zwycięstwo. It can't be any of the others. Nie ma możliwości, by była inna przyczyna. Those are the only three reasons that I can think of that we wouldn't have victory. Są to trzy powody, które przychodzą mi do głowy. Jesus said. Jezus mówi. This is over in Matthew chapter 5. Znajduje się w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza. He said this, whoever shall force you to go 1 mile, ktokolwiek będzie cię zmuszał, byś szedł przez 2 mile, go two. Przez jedną, idź przez dwie. You've heard that one before. Słyszeliście już to wcześniej. Let's take a look at how this is going to work. Popatrzmy, jak to wszystko przebiega. You know, back in the time of Jesus, w czasach Jezusa, the Jews and the Romans hated each other very much. Żydzi i Rzymianie bardzo się nie lubili. And there's the Jew. I mamy tutaj pewnego Żyda. And he's out hoeing in his garden. I pracuje sobie w swoim ogródku. Trying to make things work for the family. Chce zapewnić byt swojej rodzinie.
Now it was the rule back then. It was the law that if a Roman soldier asked you to carry his backpack 1 mile, you had to do it. W tamtych czasach było takie prawo, że gdy rzymski żołnierz prosił ciebie albo kazał ci, byś niósł jego plecak przez milę, to musiałeś to robić. And so here's the Jew out hoeing his garden. I mamy tutaj tego Żyda, który uprawia swój ogród. And then all of a sudden, i nagle here comes the Roman soldier. Przychodzi Rzymianin. And he says, hey, i mówi, Jew, come over here. Ty Żydzie, chodź tutaj. You carry this backpack for me. Będziesz niósł mi ten plecak. And you know that the Jews hated the Romans. I wiecie, że Żydzi nie cierpieli Rzymian. And the Jew is just going, and he looks over there. A ten Żyd spojrzał na niego. And he goes, and he just starts steaming. I para szła z niego. And he just pretends like he doesn't hear. I udawał, że nic nie słyszy. And he keeps on hoeing his garden. I dalej pracował w ogrodzie. And he says, Jew, I told you to get over here and carry this backpack. Żydzie, mówiłem ci, żebyś tu przyszedł i niósł mój plecak. And finally the Jew throws down his hoe. I w końcu rzuca tą swoją haczkę. He doesn't want to go to jail. Bo nie chce iść do więzienia. And he goes storming over there to where the Roman soldier is. I idzie do przodu, tam gdzie ten Rzymianin stoi. Now the wife is in the kitchen cooking. Żona gotuje w kuchni. And she hears the noise outside. I słyszy te odgłosy na zewnątrz. And she sees the hoe going bouncing up in the air and bouncing along. I słyszy coś się odbija. She hears a lot of noise out there. Słyszy mnóstwo różnych hałasów. She hears a lot of people just. Słyszy, jak ludzie się złoszczą. And she sees out there, she sees her husband, and then she sees the Roman soldier. I widzi swego męża i obok stoi ten Rzymianin. And she goes, oh no. I mówi, o nie, tylko nie to. Father's got to carry the backpack for the Roman soldier. Ojciec dzisiaj będzie musiał nieść plecak dla Rzymianina. Children, quick! Dzieci, szybko! Get your stuff together. Zbierajcie swoje rzeczy. We're gonna go visit grandma for this afternoon. Idziemy dzisiaj po południu odwiedzić babcię. When father comes home, he's gonna be really angry. Dlatego, że gdy tatuś wróci po południu, będzie strasznie zły. We better go just spend the afternoon at grandma's house. Lepiej spędźmy to po południu babci. And so they get ready and off they go. Więc zbierają się i idą do babci. They tear off to grandma's house. Kierują się ku jej domowi. And the old Jew takes the backpack. A ten Żyd bierze plecak. And he starts walking. I idzie. He's angry. Jest zły. Finally he gets to the 1 mile mark. Dociera do tego znaku, który odznacza jedną milę. Oh, the Roman soldier thinks this is funny. I że dla Rzymianina jest to po prostu niezły ubaw. The Jew gets to the 1 mile mark. Żyd dociera do tego znaku. Throws down the backpack. I rzuca ten plecak przy nim. And the Roman soldier says, "Thank you, Jew." A Rzymianin mówi: "Dzięki ci." And the Jew says, "If you ever come to my house again." A Żyd mówi: "Jeżeli kiedykolwiek jeszcze przyjdziesz do mojego domu, there's gonna be trouble. To popadniesz w tarapaty." In fact, someday we're gonna take over the world. A tak w ogóle to pewnego dnia my zajmiemy cały świat. It's promised in the Bible. Dlatego, że jest to obiecane w Biblii. And then you're gonna carry my backpack 10 miles. A wtedy ty będziesz musiał dźwigać mój plecak przez 10 mil. You just wait. Po prostu czekaj na ten moment. And he goes storming home. I kieruje się po domu, do domu. He gets to the house. Dochodzi tam. He's so angry. Jest bardzo zły. He goes plowing right through the front door. Wpada przez drzwi. And he goes in there, he starts yelling and screaming. Wchodzi do środka i krzyczy. Finds that his wife is gone and the children are gone. Zobaczył, że nie ma ani żony, ani dzieci. And he comes running out, he's so angry. I wybiega na zewnątrz, jest wściekły. He kicks the dog. Kopnął psa. Poor doggy. Biedny piesek. He finds the cat and he throws the cat over the fence. Zobaczył kota, rzucił nim. The poor cat.
Biedny kot się wydarł. And it's just a terrible day. I po prostu był to tragiczny dzień dla niego. Storm clouds over his head. Wszystkie chmury zgromadziły się nad jego głową. Life is terrible. Życie straszne. Okay. Now let's put it on rewind. Przyjrzyjmy się tej historii inaczej. We go all the way back to the beginning. Idziemy na sam początek. And this Jew now has been sitting at Jesus' feet. Ten Żyd siedział kiedyś u stóp Jezusa. And he's learning how to love. I uczył się, jak kochać innych. He's learning how to be pure in heart. Uczył się, jak być czystego serca. And now he hears Jesus say. I usłyszał, jak Jezus mówi. If someone asks you to carry your backpack 1 mile, jeżeli ktoś poprosi ciebie, byś niósł mu plecak przez 1 milę, carry it 2 miles. Nieś go przez 2 mile. Love your enemies. Kochaj swoich nieprzyjaciół. Pray for those who despitefully use you. Módl się za tymi, którzy was wykorzystują. So there's a Jew. Tak więc mamy znowu tutaj tego Żyda. And he's out hoeing in his garden. I pracuje w swoim ogródku. And all of a sudden, i nagle here comes a Roman soldier. Przychodzi Rzymianin. Hey, Jew! Ty, Żydzie! Come over here and carry this backpack. Chodź tutaj i nieś ten plecak dla mnie. And now, the Jew remembers. I wtedy Żyd przypomniał sobie. Love your enemies. Kochaj swoich nieprzyjaciół. Pray for those who despitefully use you. Módl się za tych, którzy wykorzystują ciebie. If someone asks, if you're asked to carry your backpack 1 mile, jeżeli ktoś cię poprosi, byś niósł plecak przez 1 milę, carry it 2. Nieś go przez 2. Now he may even have to pray, God, I need your help. Nawet nie musiał się modlić, Boże, proszę cię o twoją pomoc. He looks over there. Spojrzał w tamtym kierunku. It's a Roman soldier. O, Rzymianin. Welcome. Witam cię w moim domu. Come on in. Chodź, wejdź. The Roman soldier's going, huh? A Rzymianin jest zdziwiony. Here, I'll be glad to carry the backpack for you. Oczywiście, poniosę ci ten plecak. Będzie to dla mnie radością. But wait, before we go. Ale poczekaj, zanim się udamy w podróż. Let me go inside, dear. Pozwól, że pójdę na chwilę do domu. Kochanie, we have a visitor here. Mamy gościa. And the Roman soldier's going, what? Come out here and carry my backpack. Chodź, nieś mi ten plecak w końcu. I'm coming, just a second. Poczekaj, już idę. And he comes running out. I wybiega. He says, before we go, let me wash your feet. I mówi, zanim pójdziemy, pozwól, że umyję ci nogi. You must have had such a long journey. Dlatego, że zapewne już od dosyć długo już maszerujesz. You must be exhausted. Na pewno jesteś wyczerpany. Now you just sit down, my wife is bringing the meal out. Siądź tutaj, a moja żona zaraz przyniesie posiłek. Don't you want something to drink? Czy nie chciałbyś się czegoś napić? Here's a... And he pops out. Here, have some grape juice. I przyniósł sok z winogron. And here, let me wash your feet. I pozwól, że umyję ci stopy. You must be so tired after such a long journey. Musisz być bardzo zmęczony po tak długiej podróży. Now tell, while you're sitting there eating, here comes my wife with the food. Look, we've got a lunch here. O, moja żona posiłek przyniosła, zjemy sobie lunch. And here's some nice strawberries. I tutaj truskawki mamy. Now tell me all about Rome. Weź, opowiedz mi coś o Rzymie. Is Rome as beautiful as they say? Czy Rzym jest tak pięknym miastem, jak to się mówi? And the Roman soldier doesn't know how to act. A ten Rzymianin już w końcu nie wie, jak ma się zachowywać. You don't have to do this. Słuchaj, ty nie musisz tych wszystkich rzeczy robić. Are you... And he's worried, you know? I zaczął się wręcz martwić. Are they gonna fat me up and then kill me? No? Może mnie utłucze, a potem mnie zabije? And he's wondering what's going to happen. I zastanawiał się, jak to wszystko się skończy. Finally he goes, oh, Jew, Rome is so beautiful. I w końcu zaczął mówić, o, Żydzie, Rzym jest tak pięknym miastem. I tell you, if you go down there where Caesar lives. Mówię ci, gdybyś poszedł tam, gdzie mieszka Cezar. The palace is so lovely. Jego pałac jest niewyśmienity. Oh, now look, I'm finished eating. Zobacz, ja już kończę jeść. I really need to get going. Muszę iść. And he says, well, the Jew says, I'll carry your backpack. A ten Żyd mówi, poczekaj, już biorę twój plecak. Oh, no, you've already done too much. Nie trzeba, już wystarczająco dużo zrobiłeś. I've never met any Jew like you before. Słuchaj, jeszcze nigdy takiego Żyda jak ty nie spotkałem w swoim życiu. No, I want to hear more about Rome.
Ale ja chciałbym jeszcze coś na temat Rzymu słyszeć. Here, give me the backpack. Daj mi swój plecak. And he quickly grabs the backpack and starts walking. I chwycił szybko jego plecak i zaczął iść z nim. And the poor Roman soldier. I teraz ten biedny Rzymianin. He can't understand this man. Nie mógł zrozumieć tamtego człowieka. And they take off. I doszli. Keep telling me more about Rome. Wyruszyli w drogę. Proszę, opowiedz mi więcej na temat Rzymu. And he's saying, oh, it's so lovely. I tell you, the Senate is just gorgeous. I mówi, mówię ci, jest przepiękny. Senat? The Senate, yeah, the Congress. The, mm-hmm. Where they... Tak, tak, Senat jest przepiękny. And the buildings are just so, they're just marble and everything's gorgeous. Budynki są niezwykłe, są z marmuru. Oh, look, here's the 1 mile mark. O, zobacz, już doszliśmy do znaku, jedna mila. You can get, please give me my backpack. Czy mógłbyś oddać mi już mój plecak? Oh, no, I want to hear more. Nie, nie, chciałbym jeszcze więcej posłuchać. And they continue on their way. I idą dalej. And now tell me about the things that are happening in Rome. What do you do there? A teraz opowiedz mi o tym, co dzieje się w Rzymie. Co ty tam robisz? Please tell me about your family. Opowiedz mi o swojej rodzinie. Finally, the poor Roman soldier. I w końcu ten biedny Rzymianin. They finally get to the 2 mile mark. Dotarli do tego znaku, 2 mile. And he's saying, "Will you please give me back my backpack?" Mówi, proszę cię, oddaj mi ten plecak w końcu. And he finally says, "Well, okay." Gives him back his backpack. No i Żyd mu oddał. And the Jew says, "The next time you're in this town." I Żyd powiedział, kiedy następnym razem będziesz u nas, please stop by my house. Zatrzymaj się w moim domu. It's been so good to make you as, have you as a friend. Było tak fajnie zapoznać się z tobą. And the Roman soldier says, if you ever get to Rome. A wtedy ten Rzymianin powiedział, jeżeli kiedykolwiek przybędziesz do Rzymu, you stop by my house. Zatrzymaj się w moim domu. I live just down the end of Appian Way. Mieszkam na końcu, tam jakiejś ulicy. Apple Way? Appian Way. That's a Roman name. Mm-hmm. Yeah, there you go, Appian. You tell my mother that you're a good friend of mine. I powiesz mojej mamie, że jesteś moim dobrym przyjacielem. And she'll make you some of that good Roman meal bread. I ona upiecze dla ciebie taki rzymski chleb, bardzo smaczny. And they leave as friends. I opuścił swego przyjaciela. Thanks for coming. It was good to see you. Dzięki, że przyszedłeś. Dobrze było cię widzieć. And he's just heading home. I powrócił do swojego, skierował się w kierunku domu. And he's just happy as a bumblebee. I był szczęśliwy jak pszczółka. And he's heading home just happy. I biegł szczęśliwy. And he comes up to the house. Dotarł do swojego domu. And every all the dog comes running to see him. Bieg, nawet pies wybiegł, by się z nim przywitać. The whole family are coming out. Oh, daddy's home. Cała rodzina wyszła. O, tatuś wrócił. Please pick me up, daddy. Tatusiu, podnieś mnie. And the dog's coming up. I pies so glad, przylatuje. So glad to see him. Szczęśliwy, że widzi swojego pana. And the cat comes up, rubs against his leg. I kot like przychodzi, uciera się jego nogi. And he goes in and he gets a bone for the dog. I przyniósł nawet kość dla psa. And he gets some milk for the cat. I przyniósł mleko dla kota. And the cat's meow, just so happy. A kot miauczał ze szczęścia. And the wife is just so happy. Oh. I życie było cudowne. Daddy is always such a happy person when he's helping other people. Tatuś jest zawsze tak szczęśliwym człowiekiem, kiedy pomoże innym ludziom. I'm gonna make him a special meal for tonight. Żona powiedziała, przygotuję mu szczególny posiłek dzisiaj wieczorem. And the sun's shining. I słonko nawet świeciło. Everybody's having a good time. Wszyscy się cieszyli. And then the wife says, "Come on, it's time for supper." Wtedy żona zawołała, czas na kolację. And she makes his favorite meal. I ona sporządziła jego ulubiony posiłek. And even had strawberry shortcake. I nawet przygotowała truskawki. But a big piece for her husband, for... I taki duży kawał ciasta dla jej męża. And all the good fruit that he likes. I przyniosła te wszystkie owoce, które on lubi. And they have a wonderful supper together.
i zjedli razem wspaniałą kolację. And he says to his wife, "Oh, I love you so much." A on powiedział swojej żonie, kocham cię tak bardzo. And she says, "Oh, I love you." A ona powiedziała, a ja ciebie kocham. And there is a lot of love in the house. I w domu było mnóstwo miłości. Why? Dlaczego? Because we did it Jesus way. Dlatego, że postąpiliśmy według zasady Jezusa. Anytime we do it Jesus way. I za każdym razem, gdy postępujemy tak, jak On jak pragnie, it's always the best way. Jest to zawsze najlepszym wyjściem. And we learn to have purity of heart. I uczymy się mieć czyste serce. That's what God wants us to have. I Bóg pragnie, byśmy takie serce posiadali. I mówi, że to się może stać tylko wtedy, jeżeli narodzi się z wody. And if we're born with the Spirit. I jeżeli narodzi się z Ducha. God wants us to be true followers of His. Bóg pragnie, abyśmy byli prawdziwymi naśladowcami Jego. In Philippians 4, verse 8, w liście do Filipian czytamy. It says, finally, brethren, whatever is pure, whatever is honorable, whatever is right, whatever is true, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there be any excellence and if there be any worthy of praise, let your mind dwell on these things. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Some of the problems are that we aren't always keeping our minds on pure things. Czasami problem jest w tym, że nasz wzrok kierujemy ku czemuś, co nie jest czyste. And Satan comes in gradually. I szatan przychodzi stopniowo. You see, it's something like this. To jest coś w tym rodzaju. Satan just kind of starts luring us in. Szatan podsuwa grzech. He just lures us in a little at a time. Tak bardzo powolutku, niezauważalnie. And we start thinking, you know, it's okay. I my zaczynamy myśleć, w porządku. This film is all right to watch. Ten film jest, można go oglądać. Oh, it has a little bit of bad things, but nothing really bad. No jest tam trochę rzeczy złych, ale nie aż tak dużo. Even the pastor watches this film. Nawet pastor ogląda ten film. But then he keeps bringing us in a little bit more, a little bit more. I wtedy daje nam troszeczkę więcej. We gradually are starting to come closer and closer. I stopniowo jesteśmy coraz bliżej. We go, you know, everything's okay. I w końcu mówimy, że wszystko jest w porządku. This temptation really isn't all that bad. Ta pokusa nie jest aż taka tragiczna w skutkach. And really, it's really a bang like that. He's got us. I nagle ma was. And we can't get out. We're trying. I nie możemy się wydostać. Chcemy, a nie możemy. And we're stuck in it. I jesteśmy pochwyceni. Satan likes to do that. Szatan uwielbia tak się bawić. It's his gradual way. Jest to jego sposób działania, stopniowo. Taking our hearts and minds away from Jesus. Odwracać nasze serca i umysły od Jezusa. James 1:27. W liście do Jakuba czytamy. This is pure and undefiled religion in the sight of God and the Father, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. God is calling us to a beautiful lifestyle. Bóg powołuje nas do niezwykłego życia. You can never be so joyful as helping other people. Nigdy nie będziecie tak radośni, jak w momentach, kiedy będziecie pomagali innym. You can go on long vacations. Możecie wyjechać na długie wakacje. You can go buy expensive things. Możecie kupować bardzo drogie rzeczy. But you know, I've seen people argue right in front of a $40,000 car. Wielokrotnie widziałem ludzi, którzy kłócą się przed samochodem, który kosztował 40 tysięcy dolarów. Things don't make you happy. Dlatego, że rzeczy nie mają wpływu na nasze szczęście. It's only when we let Jesus come into our hearts. Jedynie wtedy, kiedy pozwolimy Jezusowi wejść do naszego serca. And get us busy helping other people. I gdy zajmiemy się pomaganiem innym ludziom. Psalms 24, verse 3. Psalm 24. The question is asked. Who may ascend into the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? Znowu jest postawione pytanie. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? That's a good question.
To dobre pytanie. Thousands of people are asking, Lord, how can I get there? Tysiące ludzi pyta się, w jaki sposób mogą się tam dostać. Good news, the answer is in verse 4. Dobra nowina jest w wersecie 4. He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood, or who has not sworn deceitfully. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie. It's about time that we give Jesus our hearts fully. Jest czas, aby w pełni oddać serce Jezusowi. Don't let Satan gradually draw you into these temptations. Nie pozwólcie szatanowi powoli prowadzić go ku swoim pokusom. That's why Jesus said, watch and pray, lest you Jezus powiedział, obserwujcie i módlcie się. We must be alert. Musimy być ciągle gotowi. Keeping our eyes single to the glory of God. Nasze oczy kierować ku chwale Bożej. Now I'm going to ask you a serious question. Teraz chciałbym wam zadać poważne pytanie. How many of you are tired of living in sin? Ilu z was jest zmęczonych życiem w grzechu? Is there anybody here that's saying, Jesus, I know that I haven't fully given my heart to you? Czy jest tutaj ktoś, kto czuje, że nie oddał swojego serca w pełni Bogu? I'm still hanging on to some impurities. Wciąż trzymam się jakiejś nieczystości w moim życiu. And I want to give them to you. I pragnę oddać to Tobie. I want you to take my life tonight. Pragnę, byś wziął moje życie dzisiaj wieczorem. And I want you to give me the eye salve of heaven. I marzę, abyś skierował moje oczy ku niebu. So that you will bathe my eyes. Proszę Cię, by nawet moje oczy były posłuszne. And I will be able to see my own heart. I bym mógł zobaczyć swoje własne serce. That you will point out to me where problems still exist. Byś Ty mi pokazał, w którym miejscu tkwi problem. So that I will be able to take these things and give them to you. Tak, bym był w stanie wziąć te rzeczy i oddać je Tobie. And seek to be pure in heart. I pragnął być czystym sercem. Is there one person here that has got the courage enough to stand up to their feet and say, yes, God? Czy jest tutaj w tym namiocie ktoś, kto ma wystarczająco dużo odwagi, by wstać i powiedzieć, że Boże, potrzebuję Ciebie? Nie żyłem dotąd tak, jak Jezus pragnął, bym żył. Chwała Panu, bracie. Chwała Panu. Czy ktoś jeszcze? Wstańcie tylko wtedy, jeżeli Bóg mówi do waszego serca. Dlatego, że chcemy, aby było to czymś prawdziwym. I gdy czujecie, Jezu, naprawdę chcę dać Ci wszystko. Bóg nas potrzebuje. Pragnie, abyśmy żyli tak jak On. So that when you're at your hometown, tak więc, gdy będziecie w swoim rodzinnym mieście and you're walking through the streets, i będziecie szli ulicami, people are gonna look at you and they're gonna say, ludzie będą spoglądali na was i mówili, there's a soldier of the cross. O, to jest żołnierz krzyża. There's a child of the king. Dziecko króla. A princess, a prince. Księżniczka i książę. They're gonna be able to tell by the way you love. Będą w stanie powiedzieć to po tym, jak kochacie. Even the little children are going to be drawn to you. Nawet małe dzieci będą do was przychodziły. Because there's love just oozing out of every pore in your body. Dlatego, że miłość będzie się wylewała z każdego fragmentu waszego ciała. What a privilege we have of living right now. Cóż za przywilej życia w tych czasach. And God is begging us to wake up. I Bóg błaga nas, abyśmy się przebudzili. And to be alert. I byśmy byli w gotowości. And let him be the king of our lives. I byśmy pozwolili Jemu być królem naszego życia. Shall we pray? Módlmy się. Father in heaven, will you please come and change our lives? Ojcze w niebie, proszę, przyjdź i zmień nasze życie. Lord, there's still sin in our lives. Boże, wciąż jest grzech w naszym życiu. Please wake us up that we will be able to see it. Proszę, obudź nas, byśmy byli w stanie to dostrzec. Tonight, Father, I pray that you will please give us the eye salve of heaven.
I dzisiaj wieczorem prosimy, abyś skierował nasz wzrok na niebo. We do need your help. Bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Because we don't recognize these things. Dlatego, że nie rozpoznajemy tych wszystkich spraw. Patrzymy na swoje życie i sądzimy innych i wydaje nam się, że mamy rację. But we're still not like Jesus. W dalszym ciągu nie jesteśmy tacy jak Jezus. Will you please polish us up right now? Proszę, byś teraz nas polerował. Give us courage. Daj nam odwagę. Courage enough to follow you. Wystarczająco dużo odwagi, byśmy mogli iść za Tobą. To do just exactly what you ask us to do. Robić wszystko to, co pragniesz, byśmy czynili. Help us to pray for our enemies tonight. Pozwól nam modlić się za naszymi wrogami dzisiaj wieczorem. Help us, Lord, that we will go 2 miles, 3 miles. I proszę Cię, byśmy byli gotowi iść przez 2 i 3 mile. Give us a hungering and thirsting after righteousness. Daj nam głód i pragnienie sprawiedliwości. Father, make us merciful. Ojcze, uczyń nas miłosiernymi. Give us purity of heart. Daj czyste serce. Cleanse us up and make us like you. Oczyść nas i uczyń takim, jak Ty jesteś. Lord, please speak to our hearts just for a few moments. Przemawiaj teraz do naszych serc przez te następne chwile. And I invite you all just for a few moments just to silently pray. Chciałbym was wszystkich zachęcić, byśmy teraz poświęcili kilka chwil na cichą modlitwę. Once again, Father, we praise your name for your love. Jeszcze raz, Panie, uwielbiamy Twoje imię i dziękujemy za Twoją wspaniałą miłość. And for giving us your Holy Spirit. I dziękujemy za Ducha Świętego. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Please be seated. Proszę usiąść.